I tutaj wiecie, jak typowy Polak, cebula, jak wszystko zbiorę, co możliwe. Cebula musi się czymś nakarmić. Cześć kochani, z tej strony Mrs. Scarlett, witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Różnic w drzewie genealogicznym. Zaczynamy od Andy'ego, który właśnie wylądował na Sixam, gdzie będziemy zbierać próbki i w ogóle wszystko co możliwe właśnie z tej oto planety. Jeżeli ktoś nigdy nie widział Sixam, to będzie mógł to zobaczyć na moim nagraniu, ale nie sądzę, żeby ktoś nie widział. Jeżeli macie dodatek Witaj w pracy, macie możliwość udania się na Sixam w dwa sposoby. Pierwszy to jest rakieta, tak jak zrobił to Andy, a drugi sposób, z tego co wiem, to było w karierze naukowca, ponieważ moja synka jakoś tam wybudowała teleporter, który umożliwił jej przeniesienie się właśnie na Sixam. Pewnie może jest jeszcze coś, o czym nie wiem, co da nam taką możliwość wejścia do tego Sixam, ale nieważne. Zostawmy to na razie w spokoju. Zapraszam Was do oglądania, ponieważ dzisiaj będziemy też robić taki malutki remoncik, jeżeli Andy zabierze dostatecznie dużo ze sobą pieniędzy właśnie z tej podróży do Sixam. Przechodzimy do oglądania, pamiętajcie o zostawieniu łapek w górę i komentarzy, ponieważ im więcej tego typu aktywności, tym częściej pojawia się odcinek z Różnic w drzewie genealogicznym. Przed Wami, moi drodzy, Sixam. Uwielbiam Sixam, ponieważ jest przepiękny, te drzewa, które emitują te światła. Ogólnie cały klimat Sixam jest przecudowny. Moja synka ogólnie kiedyś tutaj bardzo dużo czasu spędzała, ale to w prywatnej rozgrywce, zanim zaczęłam nagrywać. Natomiast my będziemy tutaj powoli wszystko zbierać, co tylko trafi się nam na drodze. Jezu, i ta lawa tutaj przepiękna. Szkoda, że Sixam jest takie małe. Zbierz. Te zasoby zostały już zebrane. Ciekawe przez kogo? Może przez jakiegoś kosmitę? Kop. Potem musimy sobie tutaj jeszcze zebrać to. Nie wiem, czy będą rośliny, ponieważ my tu jesteśmy pierwszy raz i pewnie wszystkie rośliny możliwe się nam tutaj nie wczytają. Natomiast jeżeli będzie tylko można... Już zostały zebrane? O Jezu, to niedobrze. To zbierzemy to, co tylko się nam tutaj uda. Wszystkie skały kosmiczne i inne tego typu rzeczy, ponieważ one mogą być drogie. Tutaj mamy roślinkę, zbierz plon! Usuń dzikie rośliny, pobierz sadzonkę, zbierz plon. Oczywiście, że zbierz plon tej oto rośliny. To jest kolejna, zbierz jej plon, żebyśmy mogli ją zasadzić. Śmigamy dalej. Jest kosmitka! Kochani, są kosmici, przybyli nie wiadomo skąd. Mamy tutaj Joannę Kołodziej, mamy tutaj Krzysztofa Paliwodę. Z tym, że ja jest pewien problem, ja się boję z nimi rozmawiać. Czemu ona jest tak ubrana? Ale ona jakby występuje u mnie, słuchajcie, w rozgrywce z Barbie, nie wiem czy kojarzycie, tylko też jest dziwnie ubrana, chodzi w samym staniku. Mnóstwo kosmitów tutaj przebywa, tylko ja się boję z nimi rozmawiać z kilku przyczyn. Jedną z nich jest to, że jeżeli ja się z nimi zaprzyjaźnię, to się boję, że oni zaczną chcieć porywać Andy'ego i że Andy będzie mieć kosmicznego dzieciaczka. O co mi w zupełności nie chodzi? Jezu, mody wszystko psują. I ty masz taki strój zamiast tego swojego tutaj kosmicznego wdzianka. Ja to właśnie nie lubię modów. Że wszystko się psuje, ale no w tym wyzwaniu akurat mam je włączone i zastanawiam, czy może całkowicie się ich nie pozbędę i wtedy będzie luz. Może oni będą goli, ale jakoś tam z tym zrobimy coś. Coś tu rośnie, co musimy sobie zebrać. Plon, potem będziemy czytać, co się nam udało tutaj ogarnąć. Zbierz plon kolejnej rośliny i oczywiście kop. I tutaj wiecie, jak typowy Polak, cebula, jak wszystko zbiorę, co możliwe. Cebula musi się czymś nakarmić. Będzie się karmić zdobyczami z Sixam. I te kwiatki takie piękne i to wszystko takie... Jezus, ja bym normalnie mogła tutaj grać z Simami, zostać tu na stałe. Zbierz plon, ale już mieliśmy plon tej roślinki, natomiast nigdy dość. Kochani, nigdy za wiele, nigdy za mało. Za wiele czy za mało, jak się to mówi? Boże, jak zwykle się skupiłam. Nie na tym, co mogłabym. I zaczynam głupoty mówić. Tutaj mamy coś znowu, to zbierz plon. Moira, Moira, jakbyś ty wiedziała, jaki my mamy ogród, byłabyś zazdrosna. Ale wiesz, tylko my jesteśmy tacy wspaniali tutaj. I zbieramy oczywiście plony dalej. Coś tu jest jeszcze? Te zasoby zostały już zebrane, ale chamsko. Ktoś nas tutaj ubiegł.
Jeszcze tu jest tak pięknie. I widzę, tutaj jest dalej roślinka, którą sobie bym chciała zebrać. Tutaj znowu roślinka, którą bym chciała zebrać. Tylko Andy, coś ty... Wolno ci to idzie zbieranie, więc chyba ci to przyspieszę. Ryb tutaj kosmicznych widzę nie ma, chociaż jest jeziorko, może było w planach. Sandra zaczyna szkołę, Billy zaczyna szkołę, ale wszyscy mam nadzieję sobie wszystko ogarniecie sami. Dobra, jest szansa. Możliwe, że tutaj można było w teorii na początku łowić, a potem stwierdzili, nie chce się nam robić. To jest zebrane. To też jest... Nie, to nie jest zebrane. To możemy zebrać. No, jak stwierdzili, że się im nie chce robić, to zostały same jeziorka. Może tak być, nie? Czy dajcie jednak wiarę, że nie miało być ryb od początku? Boże, jak głupoty zaczynam gadać. Ale już widzę oczyma wyobraźni, jak buduję i zmieniam. No, ho, ho, fajnie, rachunki do tego. No to zobaczymy, czy nas będzie stać w takim razie, skoro są rachunki, to takie dosyć duże, 1000 coś. Billy i Sandra idą do szkoły, Rose została. Mam nadzieję, że Rose nie zaczniesz rodzić, jak my będziemy dzisiaj na tym Sixam. To jeszcze sobie zbierz. O, tego nie miałam, widzicie? Więc ciekawe, ciekawe, co to jest. Potem wypada i zebrać plątu. Jezus, jak to jest pięknie. No, idealna sprawa. Idealna. Powiem wam szczerze, że jak tak patrzę na to Sixam, to znowu mi się chce mieć naukowca w tej grze. Bo ja często robiłam naukowców w grze prywatnej, jeżeli już grałam. Ponieważ ja lubiłam dawać moim synom takie inteligentne kariery. Czyli naukowiec, lekarz, coś, czego w życiu normalnie bym raczej nie robiła. To tutaj właśnie tak ogarniałam. Ja chyba sobie tutaj przyspieszę i nie będę was zanudzać, ponieważ biegam po prostu gdzie tylko mogę i zbieram co tylko mogę. Andy. Czyli on jakby ten dziwne coś już zebrał. Żywy, kosmiczny jeżozwierz. Umiesz w świecie, tego nie chcemy robić. Natomiast rozmnażać żabę zawsze można. Zawsze to jakiś dodatkowy hajs. Andy, ostatnia rzecz do zebrania. I śmigamy do domu, ponieważ tam Rose czeka na nas. Z porodem najprawdopodobniej. Kochani, jesteśmy już w domu. Jak tam się czujesz, Rose? Rose sobie tutaj siedzi. Wiesz co, chodź ty przytul swoją żonę. Barabara, pokaż zdjęcia, popraw humor. Możesz ją tutaj przyjazne obejmij. Przecież ona jest w ciąży, jest biedna. Z romantycznych. Daj jej tutaj, okaż jej czułość. A ja w tym czasie bardzo cudownie sobie posprzedaję i zobaczymy. O, tak. Znaczy właściwie rzecz biorąc nie posprzedaję, ponieważ niektóre rośliny trzeba zasadzić, nie? Tak, Karolina, posprzedaj sobie. A potem cierp. Ze stosu sprzedajemy, ale sprzedamy to. Tutaj mamy błysko coś tam, też sprzedajemy, to sprzedajemy. Tutaj mamy kolejny kwiatuszek do zasadzenia, reszta sprzedajemy. Kolejna roślina do zasadzenia, reszta sprzedajemy. Kapsuły, które od razu można sprzedać, bo raczej się nie opłaca. To są wszystko skały, to umieść w świecie, to sprzedajemy. I tylko trzy rośliny w sumie. Mam nadzieję, że nie ominęłam jakiejś, bo będzie trochę kiepsko. 160, te małe. Ja myślałam, że my się ogłowimy jakoś, tak wiecie, że będzie mnóstwo hajsu. Pokaż ty mi, bo aż nie mogę ci uwierzyć, mój drogi. Simologia, nie, nie, nie. Tutaj wyposażenie, kolekcja, ogrodnictwo. No tak, no brakuje nam w sumie tylko i wyłącznie tego czegoś. Ale mówiliście mi, że niekoniecznie dam radę to zebrać chyba, bo to było fasolka. To była fasolka, tak? Że z tego wyzwania fasolkowego. Zobaczymy jeszcze, co sobie na ten temat poogarniam. No, praktycznie rzecz biorąc, oprócz tych kilku owoców, które nam zostało z ucieczki w plener i warzyw, które musimy zebrać, no to kolekcja wygląda przepięknie. Jeżeli chodzi o metale, no to metale możemy tutaj zamknąć. Kryształów mamy sporo. Natomiast tak czy siak, Andy, ty się teraz poogarniaj z żoną i skorzystasz sobie. Weźmiesz sobie prysznic, bo widzę, że jesteś taki przemęczony. Tylko najpierw, jak mówię... O Jezu! Piesek, a żona, jak mówię, żona jest też ważna. Żona się dosyć dobrze czuje. Ale weźmiesz sobie resztki, pójdziesz sobie tutaj, może nie podejść, ale chciałabym, żebyś sobie poszła spać.
Piesio jest smutny. Daj przysmak, wygłoś kazanie o szczekaniu, wrzuć zwierzaka na Simstagram. Nie, no wiesz, Piesiu, musisz też być wyrozumiały, ponieważ twoja pani, Juziu, twoja pani jest w ciąży, ja bym chciała, żeby ona jednak sobie też odpoczęła przede wszystkim, dlatego od razu pójdzie spać. Natomiast Andy, przykro mi, przejmiesz jakby obowiązki, opłacisz rachunki, które są strasznie duże, 1800, tak? 1816, masakra. I będę liczyć na to, że uda mi się coś tutaj ogarnąć, jeżeli chodzi o nasz ogród. Świecąca kula, zasiej. I kolco owo. Nie. Oj, nie. Żadne zjedz to. Babym zabiła cię, zasiej. I będziesz pielęgnować ogród. A my będziemy oczekiwać tak naprawdę porodu, który nie wiadomo za ile godzin tak naprawdę. Rosik, żebym ja wiedziała, o której ja cię zaciążyłam i o której ci w ogóle ten brzuszek wyszedł, to by moje życie było dużo łatwiejsze. Dzieci, w tym czasie miałyście się zdobywać przyjaciół w szkole. To jest dla mnie mega ważne. O, Andy ubrał te swoje wdzianko i stwierdził, że rybę zeżre sobie. Wiecie, zeżre to tak ma być raczej pozytywnie niż negatywnie. Ja raczej nigdy o zeżre nie myślałam w kontekście negatywnym. Tutaj napełnij proszę miskę jeszcze i idź spać. Boże, kwiaty mi umierają. Andy, zjedz to. Zasie, a potem będziesz tutaj wszystko pielęgnować. Cały ogród jest do pielęgnowania. Salutki. Wszystko zdycha, umiera. Wystarczy, że Andy raz się tym nie zajął, a Rose to od razu jakaś zaraza przeszła na ogród. Andy, widzisz co? Twoje to musisz jednak ty ogarniać. Z całą miłością do żony, ale jednak wiesz. Sandra spotkała Simkę o imieniu Evie. I kurczę, w kolejnym, przyszłym gameplayu Sandra będzie miała urodziny. Ale to się złożyło. Ja sobie, kochani, przyspieszę, bo tutaj nic ciekawego się nie będzie działo, oprócz tego, że Andy będzie pielęgnował swój ogród, który jest w stanie agonalnym. Więc wiecie, widzimy się później. Kochani, zaczął się poród! Rose rodzi! Jezus Maria, Rose, jak się czujesz? I festiwal humoru i harców się zaczął, ale my jedziemy do szpitala. Gdzie to? Urodź dziecko w szpitalu. Dołączymy oczywiście i zabieramy ze sobą Andiego. Dziecko, nowe dziecko w rodzinie, jak się cieszę. To jest to, na co czekałam przez 3 dni simowe, a tak naprawdę tydzień u mnie, czy ponad tydzień, jakoś tak mniej więcej, aż właśnie Rose urodzi. I kolejna rzecz, na którą czekam, to jak Sandra stanie się nastolatką, jak będzie wyglądać, co w sumie będzie już za chwilę. A jeszcze jedna rzecz, która mnie intryguje, to czy to dziecko będzie rude wreszcie, czy nie będzie kolejnym klonem Andiego. Jesteśmy w szpitalu już. Kto przyjmuje poród? Filip Wojewoda, a on nie przyjmował już jakiegoś dzieciaczka naszego? Istotna sprawa mega. Andy, może, o właśnie, obejmij swoją żonę, żeby ona się nie przejmowała i nie martwiła, że będzie dobrze tutaj, że nic się nie stanie. Przechwalaj się największą zdobyczą, pocałuj ją tutaj. Zapytaj, czy możesz sprawdzić, jak dziecko kopie. Festiwal Laila idzie od nas. My tutaj mamy kolejnego dzieciaczka. Zrób wspólne zdjęcie. Trzymaj się za ręce i będziemy czekać, aż przyjmą naszą Rose do szpitala, więc usiądziemy tutaj razem. Bella, ty jesteś chora? Może chora, a nie, że żaden port. Jezu, jak się zestarzałaś. Jezus, jak wybiegł. Przerażony. Panie doktorze, czy ty mógłbyś wziąć naszą Rose tutaj już do porodu? Wręcz róże, łaskocz bezlitośnie. Zrób jej masaż może. Co jeszcze możesz z zabawnych? Żartuj do niej o politykach. Czekamy, kochani. Czekamy, aż Didziuś się urodzi. Możemy zrobić tutaj zdjęcie, bo to ładne zdjęcie będzie. I kiedy nas tutaj przyjmiecie? Czemu wy jesteście? Nie, pewna siebie jesteś. Ty też jesteś pewny siebie. Mistrz pracy domowej. I wykonane zdjęcie znajdę gdzieś tam. Dobra, czekamy, aż nas przyjmie pan doktor. O, Rosik, to chyba już. To chyba już, kochanie moje. Już. Dziecko. Byle nie bliźniaki, ja się normalnie zachlastam, gdy będą bliźniaki. Usiądź sobie, kochana. Nie, idziesz od razu pod stół. Na stół, a nie pod stół. Jezus, to zabrzmiało. Rose idzie pod stół operacyjny. Dobra, boję się tej sali, bo tu się często bliźniaki mi rodzą.
Ale śmigaj tutaj, śmigaj. I czekamy na pana. Boże, ty na ławce śpisz. Chodź tutaj. Podejdź tutaj. Dziecko ci się rodzi. Plusik, plusik, plusik. Że niby znajomość. Wyprowadź psa. Chcesz posiadać psa, w sensie wyprowadzić psa. Nie ma problemu, mój drogi. Ale jak na razie tutaj wiesz. Zdenerwowanie i ogólnie, że twoje dziecko się rodzi. Sorry, że ja tak robię te zdjęcia, ale wy chyba też robicie podczas porodów zdjęcia. Nie mówcie, że nie, bo nie uwierzę. Każdy robi zdjęcia swojej rodzince i temu, co się dzieje. Nie uciekaj, podejdź tutaj. Panika przyszłego rodzica. Właśnie, bo jesteś przyszłym rodzicem. Gra w bociany. Co jest śmieszne. Gratulacje, to chłopiec! Kurczę, mamy chłopczyka i jak ja go nazwę teraz, ponieważ myślałam, że to będzie dziewczynka. Dla dziewczynki bym miała imię, ale dla chłopczyka. A wiecie co, jest tak mega świątecznie, że nazwę go Kevin. Więc niech będzie Kevin. Więc mamy naszego małego tutaj Kevina. Kevina Brinkstona, jest świąteczny klimat, żeby było, żebyśmy zawsze pamiętali, że tuż przed świętami Bożego Narodzenia urodził się nam Kevin. Więc mamy Kevina Brinkstona, mamy Sandrę Billiego Joe i Kevina. Jezus, jak słodko. Byś był rudzielcem, mój drogi. Kevin został wysłany do żłobka. O, rosik. Kevin, dziecko z rakiety. A my śmigamy w takim razie do domu, bo gdzie indziej, Rose, idziesz? Czy mam cię sama wysłać? I chyba cię sama wyślę. Wiecie, w czym, czego się obawiam? Bo jakoś tak Kevin, ogólnie to Kevin zostawił łóżko Billiego Joe, więc ja go zabiorę tutaj na dół. Ale Kevin. Mój drogi Kevinie, ty jesteś taki trochę ciemny, więc będziesz do ojca podobny z karnacji. Bylebyś nie był do ojca podobny z wyglądu, bo ja już chcę mieć jakiegoś klona naszej Rose. Mamy tylko 670 simoleonów, więc to jest naprawdę stosunkowo niewiele. Andy, idź tutaj może karm z butelki, pokołysz, przytul swojego dzieciaczka. Rosik, ja bym chciała, żebyś porozmawiała i została najlepszą przyjaciółką ze swoją córką. I powiedzmy, że o Jezus, jak biega. I powiedzmy, że zapytasz ją na przykład o szkołę, czy coś tam, jak to typowa mama. O, zapytaj o szkołę. I chciałabym, żebyś ty, moja droga, pogratulowała swojej mamie dzieciaczka, więc zrobimy to w sposób taki, że zabawne. Rose i Andy tracą ze sobą kontakt i już nie przyjaźnią się tak bardzo jak kiedyś. Jak to? A, bo ty zrobiłaś najlepszą przyjaźń z tym, z córeczką. No bez przesady, że aż tak. Głupie to. Hermetyczny dowcip, opowiedz. Czy ty się pobawiłeś z dzieckiem? No właśnie, pobaw się, pobaw. Chciałabym, żebyś ty jeszcze tutaj podszedł i z córką może porozmawiał na temat swojego dziecka. Ewentualnie, Billy Joe, zejdź tutaj do nas, porozmawiaj. Porozmawiaj z mamą. Chciałabym, żebyś tutaj, wiesz, zrobił bunt, że ja nie chcę mieć rodzeństwo. A najlepszy bunt będzie, jak zrobisz i nakrzyczysz na ojca, bo ty z ojcem masz mieć średnie relacje. Podłe, kłócie, wyzywaj, wykrzycz zakazane słowa, skrzycz go, że zrobił dziecko twojej mamie. Jeszcze bym chciała, żebyś tutaj z podłych obraził go i jeszcze z podłych kpi z gustu muzycznego. Bądź wredny, nie daj sobie wmówić. Sandrusiu, natomiast ja bym chciała, żebyś ty tutaj porozmawiała ze swoim braciszkiem. Rozmawiaj, rozmawiaj. Kontrolowanie emocji na plusie. Nie możesz podejść. A ty chociaż... Czekaj, bo ty miał Billy Johna ciebie nakrzyczeć tutaj. Chodź, chodź, chodź. Ty natomiast proszę tutaj porozmawiaj ze swoim braciszkiem, który w sumie zasnął, więc nie wiem, czy to dobra myśl. Mamuśka, 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 wyjaw wielki sekret, to, że się dziecko już w domu znajduje, będzie wielkim sekretem. Natomiast Billy, ja bym chciała, żebyś ty zrobił to, o co cię prosiłam, czyli z podłych, kłóć się o zasady domowe, że kto teraz będzie się tym dzieckiem zajmował, z podłych, wykrzycz zakazane słowa, z podłych obraź,
No. Rób tutaj wojnę. A ty w ogóle masz jakąś interakcję odnośnie swojego rodzeństwa? Nowy najlepszy przyjaciel? Nowe rodzeństwo! Jesteś szczęśliwa! Jak super. Właśnie o to mi chodziło. Skorzystaj sobie, weź sobie tutaj szybki prysznic i pójdź sobie spać. Natomiast Billy Joe... Jezus, jak wy się kłócicie tutaj z Andy. Andy, ja bym chciała, żebyś ty teraz z wychowawczych dyscyplinuj za niedawne zachowanie surowe, nakrzycz, skrzycz za zachowywanie się podle, nakrzycz zakłócenie się, kara, wyślij do konta zakłócenie się. O, właśnie. Wyślij do konta zakłócenie się, a potem po prostu idź sobie spać. Natomiast Rosik właśnie przewin dzieciaczka, dowiedz się w czym tkwi problem, zmień brudną pieluszkę, bo jest taki biedny, przytul go, kołysz go i potem ty sobie tutaj skorzystasz i wykąpiesz się i pójdziesz spać. Proszę cię młody, do kąta idziesz. Wyślij do kąta. Ale to jest dobre. I co, tylko siedzisz sobie na kanapie? Ale fajnie jest, nie? Tutaj ta kara, która się odbywa. Ale niestety już musisz mieć takie tutaj gorsze relacje z jednym ze swoich rodziców, właśnie ojcem, który jest ogrodnikiem, ponieważ ty go nie rozumiesz, nie ogarniasz bycia ogrodnikiem. A jednak, kurczę, Kevin ma tutaj karnację idealnie po swoim tacie. Nie jest taki mieszany jak Billy i Sandra, chociaż Billy i Sandra chyba mają po mamie karnację, chociaż wygląd całkowicie po tacie. No, widzę, że kara się tutaj kończy. Chociaż wściekłość buzuje w naszym maluchu. I maluchu, ty mój, jak już ojciec cię wysłał za karę, to ja bym chciała, żebyś ty tutaj porozmawiał i dowiedział się właśnie, jak wygląda to twoje nowe rodzeństwo. Idź, rozmawiaj. Kara ci się chyba skończyła, porozmawiasz sobie tutaj. Bylebyś tylko nie obudził go. Chociaż kto wie, jak to się zakończy. I tu jest problem, bo ja chciałam poznać nowe rodzeństwo. Poznaj, poznaj. Jaka będzie twoja reakcja? Posłany do kąta, przebywanie w kącie, przegrana w kłótni. W sumie ty jesteś zadowolony z nowego rodzeństwa. Ej, to czad! Ponieważ ty masz dosyć taką energię, ja bym chciała, żeby ci mama zwolniła łazienkę w tym czasie, więc sprzątniesz, skorzystasz, weźmiesz szybki prysznic i pójdziesz sobie spać. Nie wiem, jak Piesio się czuje. Piesio tutaj wyje, ponieważ co? Do księżyca, Pieśku? Do księżyca wyjesz? Fajnie byłabyś ty mógł mieć jakieś malutkie zwierzaczki. Daj przysmak, rozmawiaj, krótki spacer, tresura, przyjazne. Ale chyba tutaj żaden taki zwierzaczek nie funkcjonuje za bardzo. Matko, idź spać. Jak każdy. Ja myślałam, że mu umiejętność robienia kupy tutaj idzie na plusie. Bo takie były symbole. A jednak nie. I wiecie, co nas jutro czeka? Kurczę, jutro będą urodziny Sandry. Ja nie mogę. Ale to w sumie urodziny Sandry trzeba zrobić już w osobnym gameplayu. Ponieważ dzisiaj się wydarzyło tyle rzeczy, że nie ma chyba co tego tutaj zostawiać. A urodziny Sandry będą osobną taką imprezą. Szczęśliwe małe dziecko, dobra. A ty byłeś szczęśliwym małym dzieckiem, czy nie? Przylepa. To jest taka chyba chwilowa twoja cecha. Patrzcie! Co się stało? Krowa mi umarła, zapomniałam ją nakarmić. O nie, o jakie to przykre. Mega to przykre. Krowokwiat za 24. Powiedzmy, że umarł, ale żył szczęśliwym życiem nasz krowokwiat. Natomiast nic się nie dzieje, kochani. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ja mam i tak nasiono krowokwiatu tutaj, które będzie można zasadzić. Chociaż jest to przykre dla mnie. Moja krowa umarła. Tylko ja się jej całe życie bałam. A krowa być musi. Nakarmy piersią. Przytul. Rób głupie miny. Podrzucaj. Nie wiem, czy po karmieniu piersią to jest mądre podrzucać. Trzeci akt urodzenia musi tutaj się znaleźć. Akt urodzenia Kevina.
Natomiast Andy, ja cię proszę zasadź nową krowę w takim razie, skoro nam krowa umarła. Zasiej to. I jak się czujesz? Czujesz się tak... kiepsko, ale skorzystaj, możesz to naprawić przy okazji, jakiś sobie tutaj prysznic weźmiesz, szybki. Może zrobimy to tak od razu, skoro już tutaj będziesz, to dopiero teraz to naprawisz. I weźmiesz sobie tutaj resztki. Rosik, też bym chciała, żebyś coś sobie zjadła po tym zaraz. Natomiast bliźniaki, znaczy bliźniaki, no chciałabyś Karolina. Sandra i Billy, bardzo was proszę, też sobie weźcie tutaj resztki, ponieważ wy idziecie do szkoły, trzeba wstać, wziąć resztki. Piesio jest biedny, ale nie na tyle biedny, żeby nie wiadomo co się mu stało. Przykro mi z powodu tego krowokwiatu, no ale cóż, zdarza się. Nowy krowokwiat będzie zasiany, nowy krowokwiat mam nadzieję szybko mi tutaj urośnie. Andy, tutaj się też ogarniesz. I Billy, ty jak zjesz? Chodź, nic się nie bój, bierz resztki. Chciałabym, żebyś wrócił do grania, ponieważ ty musisz ćwiczyć swoje umiejętności kreatywne, mój drogi. Bo jak inaczej być muzykiem bez umiejętności kreatywnych? Billy Joe. Siusiaj. Andy, żebyś znowu się nie posikał, bo ostatnio w gameplay byłeś posikany. Zmień brudną pieluszkę, dziecku. Ono nie płacze, ale śmierdzi. I rób mu głupie minki. I teraz weźmiesz sobie resztki. Kurczę, ta rodzina powiększa. Pomyślelibyście trójka dzieci? W życiu nie pomyślałam, że Andy będzie mieć trójkę dzieci. Nie możesz pójść do łazienki, bo co? Bo... Joj. Sandra, możesz wygłosić kazanie o piciu wody z toalety swojemu zwierzątku? Że to nieładnie. I chciałam, żebyś tu usiadła. Natomiast ty... Nie no, wy nic nie musicie przed tą szkołą. Jedyną osobą, która musi się tutaj umyć, jest on. Lemmy oduczył się picia wody z toalety. Weź sobie szybki prysznic. Tak, oduczyłeś się, ale nad toaletą dalej tutaj myślisz. Rosik, tutaj wcinasz. Chciałam, żebyś porozmawiała z synem. Na przykład z wychowawczych. Pomóż zaspokoić potrzeby, nakłoń, zmuś do... Naucz słowa przepraszam, może nie, ale z zabawnych, z przyjaznych. Dyskutuj o istnieniu wampirów. Strasznie często daję tą interakcję, ale to jest w sumie taka interakcja związana właśnie z rozmowami, więc chyba to dlatego. A ty idź zjeść. Co to jest? Odzyskaj części, wyrzuć. No, niewiele nam to potrzebne. Rośliny kosmiczne. W sumie tak, Sandra będzie miała urodziny i będziemy musieli teraz się skupić na pieniądzach, na wnętrze. Więc w przyszłym odcinku na urodziny Sandry mam nadzieję, że już coś tutaj się pojawi, ponieważ rośliny jakby mamy wyhodowane. Nie wszystkie, ale jednak. Andy, ty od razu pójdziesz pielęgnować tutaj ogród, żeby mi nie umarły czasem te drzewa. Ale coś tutaj nam wyrosło, coś tutaj jest do ewoluowania. Myślę, że jakieś pieniądze nam się tu ogarną. A ja zapomniałam krowy, kurczę, nakarmić. Dobra jestem. I kochani, będę kończyć w takim razie, bo już widzę, że jest troszeczkę materiału, a ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że dzisiaj się dużo działo. Dziękuję wam za uwagę. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapek w górę dla różnic w drzewie genealogicznym, jeżeli chcecie je oglądać częściej. I widzimy się w przyszłych odcinkach, w przyszłych gameplayach. Ja wam życzę miłego dnia, miłego popołudnia, wieczoru, zależy kiedy wstawię ten odcinek. Pa, pa!